Dzień dobry Państwu. To jest Rozmowa Niezależna. Artur Dmochowski. Gościmy dzisiaj pana posła Marka Opiołę z Prawa i Sprawiedliwości, członka Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Dzień dobry. Siłą rzeczy głównym tematem będą służby specjalne. Będziemy o tym mówić. Temat oczywiście pasjonujący i ciekawy. No zwłaszcza teraz, bo mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach właściwie z kolejną odsłoną afery taśmowej, prawda? Czyli zarówno ujawnione nagranie, jak i potem te komentarze, ta polemika wokół tych doniesień, że rzekomo Marek Falenta był agentem kilku służb specjalnych. Jak pan to wszystko ocenia? Jaką rolę odgrywają w tej chwili służby specjalne w Polsce? Tak naprawdę ta afera taśmowa, taśmy prawdy pokazują tak naprawdę, jak przez 8 lat Platforma Obywatelska podchodzi do nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi. Z jednej strony. Z drugiej strony, jak te służby w ogóle działają, pracują. I to jest takim małym pierwiastku w tej sprawie. Wszystko widać na gołym okiem. My od samego początku mówiliśmy, że rządy Donalda Tuska, teraz pani premier Ewy Kopacz, w ogóle nie zajmują się służbami specjalnymi. W ogóle ich jakby to nie interesuje. I to pokazuje, że te służby działają jak działają. Mamy teraz domniemanie w tej sprawie, że tak jak pan redaktor powiedział, że pan Marek Falenta mógł współpracować z trzema służbami. Kelnerzy też mogli współpracować z policją. Też się pojawia to w obiegu medialnym. No i pytanie podstawowe, czy służby specjalne może w ogóle nie rozpoczęły tego procederu? To może od nich się tego to wszystko nie zaczęło. W związku z tym, czy też pojawia się kolejne pytanie, czy oni nie są zarówno adwokatem we własnej sprawie, czy tak naprawdę nie szukają samych siebie. W związku z tym to pokazuje, w jakim momencie i w jakiej sytuacji obecnie jesteśmy i też pokazuje, że Platforma Obywatelska od roku, przecież mamy tą aferę już ponad rok i jeden miesiąc, czyli 13 miesięcy, nie wyciągnęła żadnych konsekwencji w stosunku do szefów służb. Począwszy od Biura Ochrony Rządu, które tak naprawdę powinno stać na straży z punktu widzenia bezpieczeństwa osób ochranianych, czyli polityków i osób, które pełnią najważniejsze funkcje w państwie. Skończywszy na szefie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która odpowiada za ochronę kontrwywiadowczą tych osób najważniejszych w państwie. No i też Centralne Biuro Antykorupcyjne, czyli szef też, bo Centralne Biuro Antykorupcyjne też odgrywa w tej sprawie swoją własną rolę w związku z tym. No właśnie, dla mnie z tego, co pan mówi, wynika dosyć jasno, że służby nie działają albo działają źle, że jak gdyby nie są kontrolowane przez rząd, przez tych zwierzchników, którym powinni podlegać, ale w takim razie pojawia się pytanie, kto je kontroluje? Dla kogo one działają? W czyim interesie? One się same kontrolują, one się same zadaniują, same się rozliczają z tych zadań i widzimy, jak to wygląda. Mamy różnego rodzaju afery przez te 8 lat. W związku z tym to pokazuje, że po prostu nie ma jednego czynnika. Tym czynnikiem powinien być minister konstytucyjny, minister koordynator, o którym mówimy. Bo teraz to, co jest od 8 lat, to jest tak zwany pseudokoordynator, bo jest imiennie wyznaczana osoba, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rozporządzeniem. Normalnie rzecz biorąc, ostatnim koordynatorem był świętej pamięci minister Zbigniew Wasserman, który był ministrem konstytucyjnym. Co to znaczy? To znaczy, że taka osoba, minister konstytucyjny, który jest zapisany w ustawach pragmatycznych dotyczących służb, ma instrumenty do tego, żeby nadzorować, kontrolować, zadaniować te służby, tak żeby te służby po prostu działały w interesie państwa polskiego. Tak, no w tej chwili chyba nie działają w tym interesie, ale jednak pytanie, w czym interesie działają? Mówi pan, że w swoim własnym. Ale czy nie można by domniemywać, że na przykład afera taśmowa, czyli ujawnianie kolejnych nagrań w sporych odstępach czasu, wygląda na to, że to nie są przypadkowe momenty, kiedy się ujawnia te nagrania, nie są to również przypadkowe osoby,
Czy to nie jest na przykład wyraz jakiejś walki frakcyjnej w Platformie? Czy to nie jest tak? No wiadomo, że często się domniemuje, że być może to ujawnianie nagrań służy jednej z tych frakcji, na przykład powrotowi Grzegorza Schetyny na czoło Platformy, ponieważ te nagrania uderzają zasadniczo nie w jego frakcję. Czy tutaj może być jakieś ziarno prawdy w takim rozmowaniu? No oczywiście, że może być ziarno prawdy, dlatego że pan Marek Falenta, przecież wszyscy o tym wiedzą doskonale, jakby całą swoją karierę zawodową rozpoczynał od Dolnego Śląska i jego praca bodajże chyba się zaczęła w KGHM-ie. No, stamtąd pochodzi. Więc tak jak Grzegorz Schetyna. Tak, i też media mainstreamowe próbują w tą aferę wepchnąć Prawo i Sprawiedliwość, a tak naprawdę w tej aferze są głównie posłowie Platformy Obywatelskiej, łącznie z tym, że przecież z Markiem Falentą się kontaktowali bezpośrednio posłowie Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj z tej perspektywy możemy zobaczyć, że spółdzielnia pana ministra Grabarczyka została odsunięta, kolejna spółdzielnia, frakcja pana ministra Biernata została odsunięta, Wolne Elektrony, jak pan Radosław Sikorski, został też odsunięty i pozostaje zawsze nigdy niezatapialny pan Grzegorz Schetyna. W związku z tym możemy też domniemywać, że to jest jedna z teorii bardzo prawdopodobnych do tego, że to się odbywa, że poszczególne jakby nagrania są wrzucane do mediów po to, żeby ta walka wewnątrz Platformy była coraz bardziej ostrzejsza, bo zbliżają się wybory parlamentarne. No właśnie, a potem wybory w Platformie, prawda? Zmiana zapewne kierownictwa. No to jest fascynujące pytanie właśnie, komu to służy i kto to rozgrywa. My widzimy tylko takie jak gdyby elementy, które się od czasu do czasu przedostają na zewnątrz, a gdzieś tam pod powierzchnią toczy się zapewne jakaś gra. No zobaczymy, czy jakie będą efekty tej gry. Natomiast jak gdyby najważniejszym narzędziem, którym w tej chwili posługuje się ten, kto kontroluje służby, są właśnie te taśmy, prawda? Mamy w tej chwili do czynienia właśnie z tą kolejną odsłoną, pojawiła się kolejna taśma i pojawiły się te zarzuty, nie wiem jak pan je ocenia, że PiS może stać za tym wszystkim, ponieważ politycy PiSu nie zostali nagrani. I widzi pan tutaj jakąś logikę w takim rozmawianiu? Nie ma, panie redaktorze, żadnej logiki. To jest próba na siłę naszego stronnictwa włączanie w tę aferę, gdzie nie ma żadnych związków z panem Markiem Falentą. Nie było i nie będzie żadnych związków. W związku z tym to w tej sprawie tylko i wyłącznie, tak jak pan to powiedział, Platforma Obywatelska za tym stoi. I dotyczy tylko i wyłącznie Platformy Obywatelskiej i całej jego zaplecza, bo to są przecież też szefowie największych spółek Skarbu Państwa zostali nagrani. I osoby. Ostatnia taśma to są również politycy SLD. No zgadza się, no ale tak naprawdę pokazujących jak wygląda z ich pozycji funkcjonowanie państwa, jak Platforma rządzi tym państwem i w tle jeszcze są służby specjalne, no bo też gro tej rozmowy też dotyczy funkcjonowania resortu obrony narodowej. Tak. W związku z tym, ale też jedna rzecz jest warta zauważenia, że my rok temu powiedzieliśmy o komisji śledczej. Platforma Obywatelska od roku rękoma, nogami, wszystkimi możliwymi sztuczkami sejmowymi blokuje powołanie komisji śledczej, bo ta komisja śledcza by tak naprawdę ten węzeł gordyjski rozsupołała. Miałaby szansę coś wyjaśnić. Mogłaby szansę, na pewno by miała, bo ma różnego rodzaju instrumenty, czego prokuratura w ogóle nie zrobi, bo się w ogóle tą sprawą, o której pan mówi, czyli tej walki frakcyjnej, nie zajmie, bo wiadomo, jak to prokuratura obecnie funkcjonuje. Tylko a komisja, powołanie komisji śledczej nie jest w interesie Platformy. Właśnie, więc dlatego mówię o tym, że oni się tak dziwić, że nie dopuszczają do tego. Ale wydaje mi się, że oni są po prostu też zagonieni w róg i nie wiedzą, z której strony dostają jakie razy, a dostają od własnych najprawdopodobniej polityków Platformy Obywatelskiej. Czy oni przyjęli bardzo prostą taktykę od początku, od półtora roku, od kiedy rozpoczęła się ta afera, to znaczy mówienie tylko i wyłącznie o tym, że taśmy zostały nagrane nielegalnie, natomiast kompletnie
abstrahują, udają, że nie ma zawartości tych taśm, tej merytorycznej, tej, gdzie właściwie nie mamy do czynienia z jedną aferą, tylko tam przecież jest mowa o całym szeregu poważnych przestępstw popełnianych przez tych polityków, którzy zostali nagrani. I proszę zauważyć, że jeszcze dodają politycy Platformy Obywatelskiej, że tą sprawą się powinna zająć prokuratura. I co robi prokuratura? Dopiero w czerwcu prokurator generalny przyznał się na Komisji do Spraw Służb Specjalnych, że umorzenia, o których pan mówi, czyli właśnie tej zawartości, która jest jakby najważniejszą częścią tego, co jest na tych taśmach, jak funkcjonuje państwo polskie, jakie są różnego rodzaju metody, sztuczki do tego, żeby deale pokonać przeciwników politycznych, prokuratura na poszczególnych jakby etapach umarzała te śledztwa. Dopiero prokurator na ostatnim posiedzeniu Komisji do Spraw Służb Specjalnych w czerwcu przyznał się, że ponownie będzie sprawdzał, czy te umorzenia są zasadne. Czyli jakby też to pokazuje, jak ta prokuratura dochodzi do, jak ona funkcjonuje i jak ona chce sama to rozpatrywać. Na początku mu były umorzenia, zmienił się klimat polityczny i oni zaczynają doszukiwać, a może jednak te zawiadomienia, które zostały złożone, są zasadne. Dopiero teraz się prokuratura nad tym zastanawia. Być może się dowiemy więcej po wyborach. Ale właśnie a propos wyborów i oczekiwanej zmiany rządu. Na konwencji PiS w Katowicach była również mowa o służbach specjalnych, o tych propozycjach programowych. Czy dwa zdania o tym, bo ja rozumiem, że w szczegóły pewnie nie możemy wchodzić, jako że mówimy o służbach specjalnych, które z natury rzeczy obejmuje w dużym stopniu tajność. Ale jakby pan zarysował strategię czy taktykę PiS-u po ewentualnym zwycięstwie wyborczym? Co trzeba będzie zrobić w służbach? W kilku zdaniach. Na tym naszym kongresie Zjednoczonej Prawicy była sprawa też poruszana w różnych jakby panelach. Ona była w cyberbezpieczeństwie, w panelu dotyczącym Ministerstwa Sprawiedliwości. Pojawiały się różnego rodzaju głosy, ale na pewno jedną rzecz, którą podstawą musimy na dzisiaj zrobić, jeżeli oczywiście wygramy wybory i stworzymy rząd, do tego, żeby przeprowadzić audyt w tych służbach specjalnych, zobaczyć, co się tam naprawdę przez ostatnie 8 lat działo i w jakim one są kondycji, dlatego że przez Komisję do Spraw Służb Specjalnych poniekąd my wiemy o niektórych rzeczach, ale żeby wejść dogłębnie, sprawdzić, jak to wygląda, na pewno wrócimy do tego pomysłu, który przywołałem na samym początku, czyli minister konstytucyjny. Czyli kontrola nad służbami. Jednak. Pełna kontrola nad służbami, dlatego że nie może być tak, jak jest obecnie. To być może już za kilka miesięcy. Natomiast na koniec takie drobniejsze może pytanie. Mieliśmy do czynienia z taką troszkę zabawną, troszkę nie, sprawą umorzenia śledztwa w sprawie zegarka Michała Kamińskiego, tak? Który otrzymał rzekomo od żony w prezencie zegarek za 37 tysięcy. On twierdzi, że nie wiedział, ile on jest wart. No, jak pan tą sprawę ocenia? Czy pana żona, czy z punktu widzenia normalnego, zwykłego obywatela, być może w Polsce grozi fala rozwodów, bo mało kto dostaje takie prezenty? Znaczy jakoś to jest dziwna sprawa, bo politycy Platformy Obywatelskiej jakoś uwielbiają jakieś drogie zegarki i w związku z tymi zegarkami mają same kłopoty, więc to jest jakaś dziwna choroba chyba władzy, że zapadają na drogie zegarki, a potem one się pojawiają, znikają, są kupowane przez jakichś znajomych, przez żony, później osoba dana nie wie, że to jest jakiś drogi zegarek, więc ja bym chyba przestrzegał, żeby przestali już nosić zegarki. Może to trochę jak w przypadku Al Capone, który został skazany, jak wiemy, za jakieś drobne przestępstwa podatkowe, ponieważ nie można mu było udowodnić, czy trudno było udowodnić zbrodnie i ciężkie przestępstwa. Tak samo tutaj mówimy o kilku tysiącach czy kilkunastu tysiącach złotych, a tak naprawdę za tym się kryją miliardy, prawda, które gdzieś tam płyną na szwajcarskie konta zapewne. Albo gdzieś indziej. Właśnie. Ale zobaczymy to już pewnie po wyborach za kilka miesięcy. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję. Proszę państwa, naszym gościem był pan poseł Marek Opioła, a to była rozmowa niezależna. Dziękuję.